Dlaczego polski rząd nie zaakceptował ustawy abolicyjnej? Tłumaczę. Pamiętacie, jak Polki protestowały w Warszawie na proteście, używając niecenzuralnych słów i zachowywały się nie jak kobiety, tylko przekrzykiwały. Nie rozmawiały, tylko zachowały się w jaki sposób? Nie jak kobiety, lecz jak małolatki, które mają po 15 lat i mają kaprys, że ma być aborcja. Będą tupać nogami i krzyczeć na polski rząd, wyzywać, bo są zdenerwowane? Nie. Rząd się nie zgodził Polski tylko za zachowania kobiet. Tak szczerze. Także jestem Polką, lecz przez zachowania młodych Polek, które nie potrafią wysłowić się jak kobiety, zachowują się, jakby nie potrafiły się normalnie zachować. Wyzywają, obrażają. Przez to kobiety w Polsce nie mają ustawy. Przez kobiety, które nie potrafiły zachować się jak kobiety, pokazały swoją niedojrzałość emocjonalną i słowną. A polski rząd nie będzie tolerować tego typu zachowań ze strony polskich kobiet. Czy moje drogie panie teraz rozumieją, dlaczego polski rząd nie zaakceptował tej ustawy, żeby w Polsce była aborcja? Bo polski rząd nie będzie nagradzać polskich kobiet, mimo że część kobiet będzie zniesmaczona i zairytowana, co rząd rozumie, lecz ta część kobiet, która obrażała, możemy wszystkie podziękować, te Polki, te potrafią się zachować, jak Polki, jak kobiety, które chcą po prostu ustawę mieć. Tym młodym Polkom, które wyzywały, obrażały i myślały, że dzięki temu będzie ustawa w Polsce. I polski rząd, który stara się być w miarę kulturalny i uczyć wszystkie Polki kultury i normalnych zachowań od urodzenia, że polski rząd będzie to tolerować. Nie. Przez zachowania młodych kobiet, wyzwiska, przez to nie ma ustawy. I ja rozumiem polski rząd, bo no niestety problem zachowań i słownictwa niektórych kobiet, czy wobec innych kobiet, czy wobec mężczyzn, jest poniżej krytyki, poniżej kultury kobiety. Kobiety. Tak jakbyście same się poniżały poprzez mówienie przekleństw, poprzez używanie słów niecenzuralnych, poprzez obrażanie innych kobiet, robienie im afer, także poprzez to, że obrażałyście polski rząd. Tylko dlatego nie ma ustawy. Ja rozumiem polski rząd. Tak naprawdę. Dlaczego tej ustawy nie ma? Mimo że wcześniej byłam bardzo przestraszona i nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Ale teraz rozumiem, dlaczego odrzucono tą ustawę. Przez młode kobiety, które przeklinają, wyzywają, obrażają inne kobiety w koło. Bo nie zachowują się jak wypada na dziewczynę, kobietę, Polkę. Przynoszą wstyd, jak dojrzeją i zmienią swoje zachowania na zachowania kobiet, dziewcząt, Polek, bardziej kulturalne, czyli odpowiednie dla każdej Polki, czy młodszej, czy starszej. I zaczną normalnie się zachowywać i wobec mężczyzn, i wobec kobiet innych. Potem rząd prowadzi tą ustawę. Czy to jest teraz bardziej zrozumiałe i proste oraz jasne dla tych, które tak wyzywały i obrażały? Trzeba znać polską kulturę, czego polski rząd nie toleruje. Przekleństw i wyzwisk, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak, gdy ktoś chce cię uzyskać, nie wyzwiskami, nie przekleństwami, bo tak nic nie będzie. Ja nic w życiu nie uzyskałam z
twoim, w moim życiu przez przekleństwo i wyzwiska. Tak. Bo nawet jeżeli już tam gdzieś się tak mocno zdewałam, że gdzieś tam coś złego powiedziałam, ale ktoś widział, że potrafi powiedzieć przepraszam i zmienić zachowanie. Tylko tyle. Zrozumcie, dlaczego nie ma ustawy. Tylko przez to, że wyzywałyście, obrażałyście, zachowywałyście się nie jak Polki, nie jak młode polskie kobiety, które chcą zmiany, żeby była ustawa, lecz jak małolatki, które nie mają normalnych zachowań, tylko mają zachowania antysocjalne, nieprzyzwoite dla kobiet polskich, młodych dziewcząt, ale także starszych kobiet. Rozumiecie to? Dlaczego? Kultura buduje, a brak kultury nic nie buduje. Tylko robi szum. Zrozumiałyście? Dlaczego?